W dzisiejszym odcinku IT No Morning o nudnych technologiach, które nie są nudne, diagram podcastowy i wyjątkowo o tym, co mnie czeka w wydarzeniach w najbliższym pół roku. Zaczynamy! Piątek, piątunio, piąteczek, więc nie przeciągam. Zaczynamy. Minimalizujemy sobie podgląd i ekran udostępniony. Powinniście widzieć. Upewnijmy się, że jest właściwy rozmiar, właściwy rozmiar. Lecimy. Pierwszym naszym artykułem na dzisiaj jest artykuł, który możecie wyglądać znajomo, bo tydzień, dwa temu przeglądaliśmy artykuł, który dyskutował o nudnych technologiach i o pracy, nazwijmy to, OPS-a. Odwoływali się do tego artykułu, który właśnie widzimy teraz przed sobą i jest to bardzo fajny, już nie użyję słowa na A, bo już za dużo, ale przemyślenia bardzo fajne na temat, właśnie jak kierować się wyborem technologii. Bardzo mi się podoba terminologia, którą pamiętamy z poprzedniego odcinka, a mianowicie tokeny innowacyjności, i że tak naprawdę firma ma ich bardzo niewiele, ich użycie musi być dobrze przemyślane. I tak naprawdę trzeba bardzo wybierać, co chcemy zainwestować, czemu chcemy to zrobić. I co mi się bardzo przypomina, ja na przykład przy testowaniu zawsze zadaję pytanie, czy możemy przetestować to na niższej warstwie. A tutaj autor naciska, żeby zadać sobie pytanie, czy możemy to zrobić z wykorzystaniem tego, co mamy. Co mi się bardzo pokazuje, to trochę mi zmienił ten sposób myślenia. Bo ja zawsze byłem, wybieraj najlepsze narzędzie do rozwiązania danego problemu, ale autor naciska, że wybieraj najlepsze dostępne narzędzie do rozwiązania problemu. Bo jeśli na przykład mamy Ruby w firmie, to wprowadzenie w Pythona to już jest trochę taka zbędna redundancja. To są bardzo podobne języki rozwiązujące bardzo wiele problemów. Ym, I czyli na pewno, jeśli mamy Ruby, to musimy wziąć Pythona, tylko dlatego, że ta jedna biblioteka działa super. Czy Lubi, na przykład, nie ma jakiejś innej biblioteki, która może nie jest aż tak efektywna, ale daje nam bardzo podobne wyniki. Oczywiście, wszystko to ma swoje plusy i minusy i to są już decyzje architektoniczne, ale no. Trochę mi to zmienia spojrzenie, bo ja zawsze do tej pory bardzo cisnę, wybierz najlepszą technologię do zadania, i w pewnym sensie patrzyłem na to, że no, umiejętności jakie posiadamy. Ale no to trochę mi to zmienia, więc z tej perspektywy mi się ten artykuł bardzo podoba. I to właśnie coś autor fajnie mówi: to nie jest tak, że mamy nie wprowadzać nowych rzeczy. Musimy się rozwijać, musimy być innowacyjni, ale no musimy mieć system na to i nie może być za dużo na raz. Co jest bardzo istotne, bo wiadomo, agile, iteracyjność, iteracyjność wprowadzamy nowe narzędzia, nowe rozwiązania, ale w pewnym momencie trzeba. Za, nie za, cały czas trzeba pamiętać, po co to robimy. Chcemy zadać jakiś problem i zadać sobie pytanie wtedy, czy musimy rozwiązać to danym narzędziem. Są pewne rzeczy, których nie da się przeskoczyć. Bo z mojej perspektywy CICD obecnie to jest must. I jeśli nie mamy, to fakt to token innowacyjny musi być na przykład na to spalony, bo nie ma opcji, bo obecnie poradzić sobie bez tego. Fajny artykuł, bardzo dobre przemyślenia, więc zachęcam do czytania. Kolejną rzeczą jest nie do końca artykuł, a ciekawe narzędzie, które pobiera informacje z iTunesów, z podcastów Apple'a i pozwala nam zobaczyć, jakie inne podcasty słuchają twórcy, osoby, które no, śledzą nasz podcast. Na przykład weźmy sobie coś, co często tu nas się pojawiało: AB Testing i. Jak on nam wyszuka go. E, chyba to zepsułem. Były tam dwa a testingi, a ona tutaj jest w nazwie. Więc jeśli wejdziemy sobie a testing, to mamy już powiązanie, jakie inne testy, e, podcasty słuchają twórcy. Twórcy. E, osoby, które słuchają tych podcastów. Czym bliżej, tym jest e, większa korelacja między. Ale numer to jest 3D. Przyznam się szczerze nie zwróciłem uwagi wcześniej, że to jest 3D jak korzystałem z tego wcześniej. O, ale jestem pod wrażeniem. Dobra, to się zapatrzyłam. Patrzę też na podcasty, bo przyznam się szczerze, że sporej części z nich nie znam. Rozpoznaję niektóre przesłuchałem podcinku. Po I wiadomo, jest tutaj dużo ciekawych pomysłów. Ja na przykład bardzo lubię Sam Harisa. To się chyba on teraz to nazywa um, Making Sense. Tak, Making Sense with Sam Harris. I zobaczymy, co tutaj jest. Podejrzewam, że będzie gdzieś Jorogan. No, jasne, Jorogan. Rubin R Report. No i w tym miejscu kończy się podcasty, które rozpoznaje z tej listy. Ale jest to fajne narzędzie, jeśli chcemy poszukać czegoś podobnego i zobaczyć, jak to wygląda. Więc, jeśli słuchacie podcastów i szukacie nowych materiałów, o, o, chwila dla admina, zobaczymy czy jest, czy się wyświetli nam. Co słuchają fani chwili dla admina? Chwila dla admina. Mm, porozmawiajmy o IT, devtalks. No. No, to wiedziałem się trochę nowych rzeczy. Okej, okay, dobra. Widzicie, ciekawe narzędzie. Nie będę już tutaj bardziej przewijał. Ym, I to jest ostatni artykuł na dzisiaj. Na zakończenie chciałem tylko porozmawiać o wydarzeniach, które się zbliżają, które mnie osobiście dotyczą, ym, bo będę do nich występował w różnej formie. Pierwsze najbliższe zbliżające się wydarzenie odbędzie się 23 ym, lutego i jest to Panda numer 5. Testuj planuję wystartować z nowym programem, który nazywa się Bootcamp i w ramach jego pomocy powstał ym, powstało właśnie wydarzenie Panda, gdzie będziemy rozmawiać o rzeczach powiązanych z automatyzacją. Ja będę mówił trochę o różnych problemach, które w zasadach, które są nieprzestrzegane przy tworzeniu automatyzacji. Jest to odświeżona wersja mojej prezentacji z 2018. Jest to odświeżona, zmodyfikowana z moim obecnym spojrzeniem na temat, więc z tej perspektywy bardzo polecam... Może być ciekawia. Kolejnym wydarzeniem, które jeszcze nie ma swojego nazwy, to jest łuczniszka, która odbędzie się na koniec marca, 30 marca. Marta Philay będzie występowała i będzie miała prezentację. Ja będę uczestniczył w, nazwijmy to w, jako gość specjalny, w dyskusji już po jej prezentacji. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może być ciekawie. Dalej idąc. Jest jedno wydarzenie, o którym nie mogę jeszcze mówić, bo nie mam e, pozwoleń. 15 kwietnia się odbędzie, ale następnie 16 kwietnia e, ja będę występował także w, na testing stageu, gdzie będę mówił o pytaniach, które warto sobie zadać przy planowaniu automatyzacji. E, I dalej jest jeszcze wydarzenie, którego też ty nie wrzuciłem. E, w połowie e, maja jest przesunięte z zeszłego roku wydarzenie Success Point. O pra praw prawdy i mity w automatyzacji, gdzie ja będę robił coś, co bardziej miało sens na zakończenie roku niż teraz, a mianowicie przegląd artykułów z automatyzacji. Linki do wszystkich wydarzeń, o których mogę mówić, są w opisie odcinka. Dziękuję, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że będziecie mieli miły weekend i do usłyszenia w poniedziałek.